Cześć, wracamy do Was po dosyć długiej przerwie, ale nie była ona spowodowana naszym lenistwem, tylko dopadła nas choroba, pewnie sami domyślacie się jaka. Na szczęście przeszliśmy ją łagodnie, musieliśmy swoje odsiedzieć w domu. Teraz powoli wracamy do formy, jest coraz lepiej, ale uwaga, wracamy do Mentosa, tak jak obiecywaliśmy, kolejny właśnie filmik jest już z naszego domku na kółkach. Dzisiaj będzie chyba krótki odcinek, bo będziemy montować chińskie webasto, czyli ogrzewanie postojowe, zbliża się zima. Więc żeby, jak gdzieś powiedziemy, było ciepło w dupkę w zimie. Będziemy też zmieniać dzisiaj opony, klocki i tarcze hamulcowe z przodu. Jestem właśnie u mojego znajomego Kamila, który ma warsztat i zajmie się tym. Ja niestety tego nie umiem robić. Zaraz Wam pokażę wszystko, co mamy z tyłu, bo jak widzicie, jest tam mały bajzel. Na szczęście Justyny ze mną nie ma, więc nie dostanę o pieprzu, że nie jest posprzątane. Już Wam pokażę, co mamy w środku. Zaczniemy od opon. Są to nowe opony marki Zetex WV1000 specjalnie do busa, czyli one są wzmacniane. Opony zimowe, wiadomo. Tutaj jest chińskie webasto. Dużo rurek, które jeszcze nie wiem do czego do końca są, ale będziemy szukać w instrukcji. I tutaj jest grzałka. Teraz będziemy szukać miejsca, gdzie ją zamontować. W zestawie też był taki kanister, ale ten jest za duży i będziemy dawać mniejszy 5-litrowy. I tutaj też nowy zakup. Maty termiczne, które ograniczą dostęp światła do wewnątrz. Będą zapobiegały, żeby bus się nie grzał w lecie, a w zimie, jak będziemy gdzieś stać, żeby też szyby nie zamarzały. No i wiadomo, większa prywatność, bo nie będzie widać, co jest w środku. Pierwsze miejsce, które mi przyszło na myśl, żeby zamontować webasto, jest pod Justyny fotelem. Za chwilkę ściągnę siedzisko i zobaczymy, czy wszystko się zmieści. Pod moim fotelem się niestety nie da, bo jest tam cała elektryka do części mieszkalnej. Więc bierzemy narzędzia i działamy. Z tego, co widzę, pasuje tutaj jak ulał. Z tej strony będzie właśnie ta grzałka, a z tej strony damy taki mały kanisterek 5-litrowy, który będzie dostarczał paliwo, więc gdzieś w tym miejscu przebić się na wylot przez podłogę, żeby zrobić dolot powietrza i odprowadzenie spalin. A przy okazji Wam powiem coś więcej na temat chińskiego webasto. Niestety oryginały są bardzo drogie, bo kosztują nawet kilka tysięcy złotych. To chińskie webasto kosztowało nas niecałe 470 bodajże złotych. Ma moc 2 kW, jest najmniejsze. Z tego względu wziąłem najmniejsze, bo czytałem różne opinie osób, które już takie rzeczy montowały. Do teczpudek i do większych busów 5-kilowatowe po prostu jest za mocne. Chodzi na najmniejszych obrotach, a i tak jest bardzo gorąco, a to podobno bardzo dobrze się sprawdza. Tutaj jest całe oprzyrządowanie, wydech, rurka do rozprowadzenia ciepła, wyjście. Tutaj jest taki fajny kontroler, który gdzieś sobie zamontujemy. Pompka do paliwa, przynajmniej tak to mi wygląda. Reszta rzeczy, wydech, wszystkie obejmy, trytytki, przewody paliwowe. Związka z kablami, że nie wygląda to źle. Podobno najtrudniejszym etapem montażu takiego webasto jest zrobienie dziury w podłodze, więc się za to bierzemy i mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Zaraz będziecie napisać w komentarze, że kupiliśmy jakieś chińskie badziewie. Otóż nie, wiele osób montuje te webasta, bardzo sobie chwalą, że nie są awaryjne, że po prostu dają radę. A nawet gdyby się nam to zepsuło i musielibyśmy kupić nowe, to i tak dużo bardziej nam się to opłaci niż właśnie kupowanie jakiegoś używanego czy oryginalnego. Zanim zaczniemy wiercić, padłem jeszcze na dobry pomysł, żeby sprawdzić, czy to działa. Już mam podpięty ekranik. Tutaj jest chyba odpowietrzenie. Kupiłem sobie 2 litry paliwa. Popodpinamy to i zrobimy test generalny, zanim będziemy wiercić mniej więcej w tym miejscu. Oczywiście nie może być za łatwo. Tutaj biegnie podłużnica. Tutaj już jest brak, jest idealna taka szpara gdzieś na 4 cm, gdzie wejdą te dwie rurki i muszę się tutaj wbić idealnie, bo jak nie, to nie będzie to tam pasować, ale na razie sprawdźmy, czy to działa. Dobra, powoli sobie tutaj to rozkminiłem z pomocą instrukcji, jak to ma być połączone. No dobra, Kamil też mi trochę pomógł. Z tej strony będzie doprowadzone paliwo, filtr paliwa, pompka i tutaj przewód do ton, gdzie paliwo będzie wpuszczone i będzie powinno pracować. Zaraz zrobimy próbę na suchu. Już tutaj mam kanisterek z ropą, przewody paliwowe, wtyczkę, tutaj całe okablowanie i zaraz próba generalna przed montażem. No nie,
niestety. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Pompka nie chce działać. Tutaj wentylatorek lekko wie, ale ciepła nie ma. Leci ciepło, pompka działa. Po prostu to więcej czasu chyba potrzebowało, nie? Paliwa potrzebowało, tak? I dużo paliwa, dokładnie. Także udało się. Dobra, z Kamilem wymyśliliśmy, to znaczy Kamil wymyślił, żeby webasto położyć bokiem. Tutaj zrobimy dwa otwory, gdzie rurki będą wychodziły pod samochód. Tu jest akurat pusta przestrzeń, więc można się śmiało wiercać. Tutaj będzie kanisterek z tej strony, ale najważniejsze jest to, że to się rozmieści, tylko w stelażu od fotela trzeba będzie zrobić takie dwa małe nacięcia, żeby te rurki się po prostu zmieściły. Teraz się okaże, czy nasz plan się sprawdzi. Webasto już wczoraj założyłem, ale nieoczekiwanie zrobiło się ciemno, więc wam tego nie nagrałem. Pokażę wam wszystko, jak to teraz wygląda. Jest zamontowane, tak jak mówiłem, pod fotelem Justyny. Tutaj jest przewód paliwowy, filtr, pompka, webasto i wyprowadzenie jest taką rurą grzewczą na tą stronę na razie. Tutaj chcę zrobić taki stoliczek z uchwytami na napoje, uporządkować te kable. Tutaj też będą dwa gniazdka, zapalniczki i ładowania USB. A wracając do webasta, jest ono na razie tak ludzem położone, jeszcze nie przymocowane. Odprowadzenie jest spalin jest pod samochód i tutaj jest druga rurka, która pobiera powietrze. A kanister jest na razie położony tutaj za fotelem, ale muszę wymienić właśnie jeszcze ten przewód paliwowy, bardziej luźny, bo ten jest bardzo sztywny i ciężko jest go ułożyć. A pod spodem prezentuje się tak. Tutaj jest tłumik i tutaj w drugą stronę jest odgięta rurka do powietrza. Muszę to jeszcze zasilikonować, bo wywierciłem wczoraj tutaj dwie dziury i dzisiaj kupiłem specjalny silikon do odporny na wysokie temperatury. No i będziemy porządkować kable. A i tutaj jest kontroler cały, który steruje właśnie webastem. Ustawiamy sobie temperaturkę. Naciskając OK pokazuje się stan naładowania akumulatora, ewentualne błędy, godzina i temperatura, jaka jest aktualnie w busie. Spróbujemy włączyć. Włączone. Webasto zaczęło szumieć, ono potrzebuje trochę czasu z tego co zauważyłem, żeby wystartować. Tutaj włączył się wiatraczek. Sprawdzałem, działa, ale zobaczymy, czy przed kamerą nie wymięknie i nie wyskoczy na przykład jakiś błąd albo coś. Dobra, wszystko się uruchomiło. Pompka tyka, teraz dosyć mocno wieje, bo musi uzyskać tą temperaturę, którą ma ustawioną. Ma ustawione na razie 21 stopni, wniesiemy na 20. No i tutaj już ciepełko z rury bucha. Ta pompa przestanie tykać, jak nabierze właśnie temperatury, to się wentylator zwolni i będzie tak tylko delikatny stuk słychać. A tutaj jeśli chodzi o ten kontroler, naciskając OK, pokazuje temperaturę aktualną, ustawioną i napięcie akumulatora. Temperaturę bardzo łatwo się zmienia, bo wystarczy dać strzałkę do góry i strzałkę w dół. I tu co mnie na początku zaskoczyło, temperaturę pokazywało w hercach, ale wystarczy nacisnąć przycisk set i strzałkę do góry i wtedy właśnie wyskakują herce, a jak się naciśnie jeszcze raz, to wyskakują stopnie Celsjusza. Jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz, czyli bilecik zdalnego sterowania. Przeczytam w instrukcji, jak go aktywować i połączyć. Muszę przytrzymać strzałkę do góry i OK przez 3 sekundy. No i nic się nie stało. W instrukcji było źle napisane, ale YouTube jest lepszy niż instrukcja. I żeby sparować ten pilot z kontrolerem, wystarczy przez 5 sekund przytrzymać strzałkę w górę. Pokaże się napis HFA-. Na pilociku wtedy naciskamy ON i działa. OFF i jest wyłączone. Mogę jeszcze pilotem regulować temperaturę. Niestety nie ma on wyświetlacza, więc to będzie takie na czuja, ale zawsze będzie można z balkonu włączyć wcześniej webasto, żeby nagrało samochód. Muszę zrobić test zasięgu. Tam jest pętla, jestem na drugim piętrze. Włączamy. Zaświecił się na niebiesko. Za chwilkę podejdę do Mentosa i zobaczymy, czy webasto włączyło się. Jest tak odległe, że centralny zamek autopilot powinien zadziałać. Zobaczymy, czy to zadziała. No powiem wam, że zadziałało. Słyszę już, że wydech pracuje. Sprawdźmy w środku. Pompka działa, a z rury bucha ciepło. Czyli pilot działa z odległości powiedzmy 20-30 metrów na pewno.
Słuchajcie, aktualizacja prac. Udało się dzisiaj Kamilowi niemniej zamontować centralny zamek. Jeszcze został tylko do podpięcia alarm. Ja teraz będę rozmontowywał te drzwi przesuwne, żeby tutaj wstawić właśnie też centralkę. I będzie taki konektor, który będzie przepuszczał prąd do drzwi, żeby odblokowało je. Że jest duża szansa, że później wszystko zacznie nam działać tak jak chcemy. I w końcu będzie to zrobione. Powiedziałem Kamilowi, że sobie nagram to do vloga, to on powiedział, że stąd idzie. Ale słuchajcie, działa centralka wszędzie. Tu jest pilot. Zamkniemy drzwi. Patrzcie, co się dzieje. Zamknięte. Otwarte. To jego sprawka. Pogoda dzisiaj jest paskudna w Krakowie, dlatego przyniosłem swój warsztacik do domu. Mam tutaj przygotowane sklejki, które nam zostały z remontu busa i z nich będę robił taką skrzyneczkę. To jest bardzo dokładny rysunek techniczny, która będzie między naszymi fotelami. Będzie wyzwanie, bo mam wyżynarkę i będę wszystko ciął w domu, że mam nadzieję, że syna mnie nie zabije, a koty się nie wystraszą, nie wyskoczą przez balkon, że bierzemy się do roboty. Jest już prawie gotowy, tak się otwiera. Tutaj będą jeszcze dwa uchwyty na napoje, będzie taka przestrzeń na wszystko, na drobiazgi i tutaj będą trzy gniazda, dwie zapalniczki i jedno dodatkowe USB podwójne. No i jeszcze muszę to pomalować, staramy się jakoś to przyozdabiać. A i tutaj przykleiłem na klej do drewna taki rancik, który będzie zapobiegał temu, żeby nic z tego nie spadło. Za chwilę idę do Mentosa i będę musiał tutaj sprawdzić, czy przede wszystkim pasuje między fotelami i średnicę otworów do wywiercenia na napoje i na gniazda. Czas na próbę generalną, ale najpierw tylko otwieram sobie Mentosa centralnym zamkiem. Słuchajcie, mała rzecz, a cieszy. Dajcie mi chwilę, muszę to ją tam upchnąć. Nie wiem, jak to się stało, ale jest wtopa, bo jest za szeroka. Nie wiem, jak ja sobie to pomierzyłem, ale źle to zrobiłem, bo wyliczyłem, że będę miał tutaj 26 cm miejsca, ale jak zrobiłem tą skrzynię na 26 cm, to ona się tutaj nie mieści i będę musiał ją chyba zwęzić o jakieś 5 cm. Wysokość jest ok, długość jest ok, ale jest za szeroka. Także no niezła wtopa, powiem wam. Ale przynajmniej będę miał co robić po południu. Bok już jest przerobiony. Zwęziłem go o 5 cm. Już tak cieszyłem się, że mogę wywiercić dziurkę, że nie zapomniałem nagrać. Tutaj wywiercę drugą dziurę na dodatkowe gniazdo zapalniczki. Wszystko już przygotowane, zrobione, więc ostatni etap. Trzymamy średniego klimatu, olej bez warunków do drewna, malowanko i jutro próba generalna, czy wszystko nam pasuje. Podejście numer dwa. Boks już jest pomalowany i sprawdzamy, czy będzie pasował w środku. Jest jakby lepiej. Dobrze, jak stąd. Mieści się idealnie, nawet jest jeszcze trochę miejsca. Tu będą, tak jak mówiłem, gniazda USB i zapalniczka. Skrytka. Jeszcze trzeba, muszę skończyć te uchwyty na napoje, jakieś tutaj tasiemki doczepić, żeby napoje nie wpadały. No i super. USB jest. Działa. Zapalniczka też jest. W środku na razie kable tak są luzem wrzucone. Teraz je poprawię. Może na gorącym kleju przykleję. Skrzyneczka 99% gotowa. Kolejny etap to miałem tu takie dwa wyświetlacze, które mi pokazywały poziom naładowania akumulatorów. Niestety one troszkę niefortunnie zamontowałem i odpadały. Dlatego muszę przelutować kable. Już lutownica się grzeje. Będę je tutaj mocował po prostu, żeby było mi wygodniej na nie patrzeć i też, żeby nie przeszkadzały, bo jak coś tam przez przypadek wrzuciłem, to po prostu je urywałem. Zapomniałem dodać, że kompletnie nie umiem lutować. Jak lutowanie jakichś takich dużych kabli nawet mi nie sprawia dużego problemu, to lutowanie takich malutkich rzeczy jak tutaj to jest dla mnie misja niemożliwa, no ale już raz to robiłem, więc chyba uda mi się poprawić to drugi raz. Jak
wyświetlacze zamontowane na gorącym kleju. Jakbyście kiedyś montowali coś takiego w swoich busach, bardzo polecam, bo wiadomo, kiedy zwłaszcza ten akumulator dodatkowy się rozładowuje i trzeba ruszyć trasę, żeby go podładować, ewentualnie podpiąć do prostownika, jeśli takowy macie, na tym filmiku, gdzie stoicie, i go podładować. No u nas lipa z prądem, trochę mało jest, że muszę podpiąć do ładowania. Słuchajcie, no to chyba już koniec. Wszystko, co chciałem zamontować i wam pokazać, zostało zrobione. Najważniejsze, czyli WeBus, to zamontowane, działa, bardzo fajnie się sprawdza. Testowaliśmy już je kilka razy gdzieś tutaj, nawet jeżdżąc po mieście, czy nawet rano przed przyjściem do samochodu włączaliśmy je zdalnie i rzeczywiście to działa, grzeje. Bardzo fajnie. My mamy, dla przypomnienia, zamontowane WeBus o mocy 2 kW, więc jeśli macie większy samochód, można pomyśleć o piątce, ale o samochody pokroju T4 czy jakieś większe wany 2 kW w zupełności wystarczy. Zamontowany jest też centralny zamek z autoalarmem, na którym mi to zależało, bo ja sam tego nie umiałem zrobić, a dzięki Kamilowi udało się, więc wszystko fajnie działa. A jeszcze jedna rzecz, zrobiona jest skrzyneczka z uchwytami na napoje, której nam też brakowało, wcześniej mieliśmy taki karton położony. No i w sumie bus już przygotowany jest na zimę. Nie planujemy żadnych większych odpukać napraw, mam nadzieję, ani większych zmian. To, co chciałem, żeby było zrobione, w końcu się udało zrobić. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, na kolejnej wyprawie. Ciao! Jeszcze jedna rzecz, o której zastanawiałem się, czy wam mówić, czy jest się czym chwalić po prostu, ale ci, co nas uważnie obserwują, wiedzą, że jak my byliśmy w Grecji, to bus poszedł na kilka dni do mechanika. Okazało się po kupnie busa, po kilku tam takich podstawowych naprawach, że tutaj jest zmieniony silnik. Nie jest to oryginalny silnik od Volkswagena T4 1.9 TD, tylko był najprawdopodobniej od Golfa 3 lub czegoś podobnego. I po tych naprawach, po tam podłączeniu kilku kabli, bo okazało się, że też mechanik, który to robił, miał taką wiedzę chyba jak ja i po prostu wsadził to, jakoś tam podkręcał i to po prostu jeździło, a ja kupując busa nie wiedziałem. Nie znam się po prostu na tym, popatrzyłem, no wszystko jest ok, jeździ, nic tam się takiego specjalnego nie działo. No i decyzja padła taka, żeby wstawić oryginalny silnik taki, jaki to był. Kupiłem używany słupek razem z całym osprzętem, no i właśnie był on zamieniony. Wszystko dobrze działa, bus jest troszkę słabszy, no niestety to jest 68 koni, więc nawet nie wie, co to są fotoradary, ale przynajmniej dobrze jeździ, równo, nic takiego się specjalnego nie dzieje. No i mamy wszystko, jak być powinno.